Za kilka dni, w niedzielę 20 stycznia, znowu zagra największa orkiestra świata. Tymczasem w całym kraju tysiące wolontariuszy będą zbierać datki na leczenie po-covidowych płuc. W Suwałkach będzie ich ponad setka. Aktywistów z czerwonymi serduszkami i puszkami spotkamy na suwalskich ulicach, a także w arenie, która będzie suwalskim centrum tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszymy się wszyscy, że kolejny finał przed nami, że będzie dużo fajnej zabawy, radości. Mam nadzieję, że wszyscy ten czas spędzą miło, zjednoczymy się, stworzymy coś na wzór rodziny, która walczy o lepsze jutro. Nasz sztab w Suwałkach został założony przy Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej Sportowe Miasto. Posiadamy 105 wolontariuszy, którzy będą zbierali nie tylko w Suwałkach, ale i w okolicznych miejscowościach. Przedstawiciel organizatora zapowiedział sporo atrakcji. Spotykamy się na arenie. Arenę otwieramy dla Was, dla wszystkich o godzinie 10 i od tej godziny 10 powoli będziemy zapewniali za przeróżne atrakcje, zaczynając od animacji dla dzieci, pracownie Suwalskiego Ośrodka Kultury i niezależne podmioty. Będą jakby tworzyły tą całą otoczkę tego wszystkiego. Będziemy również mieli tutaj przeróżne pokazy sportowe, w Igry Suwałki Akademia Piłkarska, w Igry Suwałki Suwalski Klub Badmintona, w jakiś sposób Ślep Smalow Suwałki, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Kogo my tu jeszcze mamy? Oczywiście będą podmioty. Cieszymy się z tego bardzo, takie jak Komenda Miejska Policji w Suwałkach, 14 Pułk Przeciwpancerny, Straż Graniczna, Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Strażacy Ochotnicy, Wojska Obrony Terytorialnej, którzy też w jakiś sposób będą tutaj z nami działać, będą mieli swoje stanowiska. Tuż po 12 zacznie się część artystyczna, sceną zawładną podopieczni Suwalskiego Ośrodka Kultury. Mamy byciaki, mamy studio piosenki Świetlik, studio tanca Radość, Dance Academy, Blues Cafe, Dusty Rusty Rock Band, The Rosemary, Militia, Suwałki Gospel Choir, Sock Band. To wszystko zespoły Suwalskiego Ośrodka Kultury. Do tego mamy seniorów, tańczących seniorów Chassé, zespół Nadzieja, zespół Case, Raczkowiacy, Mów i Kundle. Poza tym 25 stycznia odbędzie się szósty już turniej badmintona o Puchar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 stycznia zimowy spływ kajakowy Czarną Hanczą. 27 stycznia tak samo w Centrum Handlowym 12 turniej darta na rzecz WOŚP. Prócz atrakcji artystycznych będą oczywiście licytacje, będzie kącik gastro na wrzutkę do puszki, będzie pchli targ i mnóstwo innych atrakcji. Poza areną na torze przy Sikorskiego Automobil Klub Suwalski przygotował atrakcyjne przejażdżki nietuzinkowymi pojazdami, które prowadzić będą doświadczeni kierowcy. Pierwsza runda o Puchar Toru Suwałki. Ale właśnie w tym dniu zbiega się to z tą piękną inicjatywą, jaką jest WOŚP i postanowiliśmy jako klub oddać całą kwotę, którą zbierzemy w tym dniu z wpisowego, jak i z puszki, która będzie u nas stała, na szczytny cel, jakim jest właśnie pomoc dzieciakom i w ogóle wszystkim ludziom, którzy znajdą się w tych trudnych sytuacjach, jaką jest choroba. Co możemy zaprezentować, co możemy dać dla Was, co możemy obiecać? Obiecamy na pewno to, że będzie mega sympatycznie, będzie mega atmosfera, będą szybkie auta. Jako Automobil Klub Suwałki zagwarantujemy Wam przejażdżkę w autach. Będą to wyśmienite auta o charakterze sportowym, będą to wyśmienici kierowcy, także na pewno dostarczymy bardzo dużo adrenaliny, oczywiście w superbezpiecznych warunkach. Na tor wyjadą m.in. Subaru Impreza, Toyota, Honda. Wszystkie o dużej mocy silnika. To wszystko po to, by w 32. finale WOŚP zebrać pieniądze na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia płuc. W planie są m.in. rezonanse magnetyczne, aparaty USG, spirometry, system badań bronchoskopowych, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej. Do finału obok Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Sportowe Miasto organizacyjnie rękę przyłożyły Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Suwalski Ośrodek Kultury.